Nazywam się Tomasz Król, na co dzień jestem konsultantem DevOps. Dziś chciałem pomówić trochę o szerszym spojrzeniu na automatyzację. To, o czym będziemy mówić, to najpierw zobaczymy, jak to wygląda dzisiaj, z czego korzystamy, co możemy poprawić i jak możemy automatyzować w dniu dzisiejszym część sprzętową też, bo przeważnie mówimy o automatyzacji deploymentu. Omówimy komponenty. Na koniec tradycyjnie sesja pytania i odpowiedzi, tak. To jest jeden z moich ulubionych cytatów. Zawsze mam go z tyłu głowy, kiedy jestem u klienta. Czyli automatyzacja jest dobra, dopóki wiemy, gdzie wsadzić automat, tak, gdzie go umieścić. Bardzo często, kiedy jestem u klienta, widzę mylne pojęcie o automatyzacji. Ludzie myślą, że najczęściej jest to sztuczna inteligencja, która załatwi nam dużo spraw i będziemy mogli zmniejszyć koszty poprzez zwolnienia, tak? Jak wiadomo, nie o to chodzi. To zdanie mi też przypomina inną kwestię, mianowicie taką, że prędkość naszych usług zależy w dużej mierze od naszych manualnych procesów. Idąc dalej, jak wygląda tworzenie nowych środowisk i ile zajmuje czasu? VM-ki i storage dosyć szybko, prawda? Często administratorzy mają zautomatyzowane już tworzenie tych części poprzez skrypty lub jakiekolwiek inne narzędzia. Czasy to są rzędu minuty, godziny, tak? Nie spotkałem się jeszcze, żeby trwało to dłużej niż te przedziały. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę middleware oraz automatyzację deploymentu aplikacji, to już jest bardzo szybko. Zaczyna dojrzewać ta część i myślę, że maksymalnie możemy mówić o minutach w tym przypadku. Ale jeśli spojrzymy na cały ten proces i zobaczymy, co jest wąskim gardłem, to od razu pojawią się nam sieci. Tu najczęściej są to godziny, dni. Najdłużej osobiście czekałem 2 tygodnie na gotową sieć w pełni, co jest dosyć dużym mankamentem. Jeśli porównamy sobie bezpośrednio tworzenie nowej instancji, nowej VM-ki ze stworzeniem sieci, czy wprowadzaniem zmian w sieci, możemy od razu zobaczyć, co jest też przyczyną tego, a mianowicie ogromna procesowość tej zmiany, tak? Bezpieczniki, projekt menadżerowie muszą dużo odklikać w dzirze, tak? Wiadomo, jest to bardzo ważna część bezpieczeństwa, dlatego to zajmuje tyle czasu. Na dzień dzisiejszy w zasadzie możemy mówić, że jeśli mówimy o automatyzacji, możemy myśleć o deploymencie, middleware, czyli części software'owej. W kwestii hardware'owej najczęściej jest to tworzenie po prostu VM-ek, tak? Zresztą nie ma się co dziwić, najwięcej samych narzędzi powstało też do tej części. Jaki mamy też stan obecny, jeśli chodzi o sieci? Najczęściej wykorzystywaną technologią w sieciach jest VLAN, tak? Czyli tworzenie naszych segmentów odseparowanych od siebie. Niestety, co się z tym wiąże? Mała skalowalność. Jesteśmy w stanie utworzyć tylko 4000 sieci, tak? Bo takie jest ograniczenie VLAN-u. Na wszystkie te bolączki mądrzy ludzie stworzyli SDN, czyli Software Defined Networking. Jest to naturalna ewolucja, tak samo jak 20 lat temu była wirtualizacja serwerów. Wykorzystywane są najbardziej znane protokoły typu MPLS, BGP i wszystkie inne, które są używane przez serwis providerów. Dlatego też sam SDN jest bardzo dobrym narzędziem dla serwis providerów oraz administratorów DC. Dlaczego? Zaraz dopowiemy sobie. I osobiście uważam, zresztą nie tylko ja, sporo osób, że jest to 100% narzędzie DevOpsowe z tego względu, że możemy raz programować te sieci, czyli pisać kod, który nam będzie sterował całym ruchem, a dwa automatyzować je, tak, w ten sposób. Jak przedstawiają się komponenty, jak wymyślono cały ten schemat działania? Możemy wyróżnić 3 komponenty. Interfejs managementowy, część control plane oraz część data plane. Interfejs managementowy nie jest niczym innym jak po prostu jednym miejscem do zarządzania całą siecią, tak? Jest to jakieś webowe GUI, logujemy się, widzimy całą naszą sieć, jeśli skorzystaliśmy z tej technologii. Część control plane jest to część kontrolerów, tak? Część producentów stwierdziła, że ok, mamy Cisco iOS-a, mamy SLS-a w routerach naszych, wyciągamy to, wrzucamy do wirtualki, mamy część sterującą naszą siecią. Jest to część tylko sterująca. Następną częścią jest
komponentem jest data plane, tak? To data plane mogą być albo urządzenia fizyczne, albo wirtualne. Możemy to uprościć do takich switchy, którymi zarządzają te kontrolery z części control plane, tak? Sterowanie odbywa się poprzez protokół OpenFlow, który omówimy za chwilę. Myślę, że to tyle, jeśli o to chodzi. Co nam to daje? Poprzez to, że kontrolery są dodatkowo okodowane poprzez API, możemy się do nich dostać restem. Możemy napisać naszą aplikację, która sobie stworzy dowolny VLAN, część sieci, nową sieć, wykorzysta, udostępni porty, zablokuje porty, ACL-ki jakieś porobi. W pełni automatyczny sposób, tak? To nam dużo upraszcza i w sumie wpisuje się fajnie w DevOps. Jeśli chodzi o część technologiczną, stworzono również do tego celu protokół VXLAN. VXLAN nie jest niczym innym jak enkapsulacją warstwy drugiej w czwartej, tak? Czyli bierzemy nasze ramki ethernetowe, wpakujemy w datagramy UDP i wysyłamy. Co jest fajne? Możemy to postawić na już istniejącej sieci, tak? Nie musimy dokupować żadnego sprzętu, stawiamy, działa. Ale żeby to działało, potrzebny jest VTEP, który zaraz na innym rysunku omówię. Różnica względem VLAN-u. Możemy stworzyć ponad 16 milionów sieci odseparowanych od siebie względem 4 tysięcy, tak? Jest to duży uzysk. Chyba nie muszę mówić, że w dobie mikroserwisów jest to bardzo, bardzo ważne i pożyteczne, tak? Oprócz tego mamy lepszą utylizację sieci z tego względu, gdyż możemy działać na kilku linkach, tak? Sieć może być typu full mesh. Wiadomo, że w warstwie drugiej działa STP, które blokuje nam linki. To nie ma tego problemu, możemy działać na kilku kontrolerach, na kilku vSwitchach. Nie jest to problemem. Szerzej VXLAN jest opisany w dokumencie RFC 7.3.4.8. A przykładem implementacji jest Open vSwitch, do którego zachęcam do potestowania sobie. Stawia się szybko, łatwo, przyjemnie. Możemy zobaczyć, jak działa łączenie Dockera z OpenStackiem na przykład. Teraz o VTEP-ie szerzej. VTEP jest narzędziem, jest softwarem terminującym VXLANy, tak? Jak już wspomniałem wcześniej, VXLAN działa na już istniejącej sieci, także to, co wyjdzie poza vServer, to jest zwykły pakiet IP, tak? Tam nie ma żadnej filozofii. Ale żeby urządzenie po stronie prawej końcowe zrozumiało, co wysłaliśmy do niego, potrzebny jest VTEP, który nam ściągnie te nagłówki VXLANowe i wyślę dalej do jakiegoś konkretnego VLANu, do konkretnej VM-ki. Kolejną technologią jest OpenFlow. OpenFlow jest wykorzystywany przez kontrolery do zarządzania ruchem w vSwitchach, tak, w wirtualnych routerach, bądź fizycznych oczywiście. OpenFlow posiada tabelę, coś a la tabelę MAC adresów, w których możemy zapisywać w których możemy zapisać różne dane, które są wymagane do działania tego protokołu. Tymi danymi może być port wejściowy, port wyjściowy, adres IP, ramki ethernetowe itd., itd. Oprócz tego z każdym wierszem tabeli powiązana jest jakaś akcja, tak? Czyli zobaczmy, jeśli na port zerowy w switchu wpadnie nam jakiś pakiet i ten typ zadania jest przypisany w tabeli 0, to w tabeli 0 jest przypisana akcja, wyrzuć mi go na port 18 na przykład. Tak samo może być dodanie jakiegoś tagu VLAN-owego, MPLS-owego lub różnych innych rzeczy. Jakie korzyści nam to daje? Bo wszystko fajnie, tylko po co, tak? Jako pierwszy punkt zapisałem sobie migrację polityk razem z wirtualną maszyną. Mamy dwa data center, przenosimy jedno do drugiego, VM-ka się przenosi fajnie, tylko co dalej? Porty będą odblokowane w zależności od domyślnych polityk w drugim data center. W tym przypadku, jeśli przenosimy wirtualną maszynę, wszystkie polityki migrują się razem z nią. Automagia, przerzucamy, działa. Dużym plusem jest również jedno miejsce do zarządzania całą siecią, czyli ten nasz interfejs managementowy.
Fajnie zalogować się w jednym miejscu i widzieć, co mamy w 5 lokalizacjach, co mamy w zdalnych lokalizacjach. Łatwa programowalność, tak? Dostępność restowego API jest dużym plusem tego. Tak samo jak tworzenie szablonów sieci czy tirów, tak? Możemy stworzyć sobie szablony, oddelegować je deweloperom i mieć spokój, tak? Idąc dalej, możemy w łatwy sposób przy pomocy na przykład VXLAM-u rozciągnąć sieć L2, tak? Jeśli połączymy dwa data center przy wykorzystaniu tej technologii, będzie to wyglądało jak po prostu jakby dwa data centry były wpięte w duży jeden switch i tyle. Pojawia się tylko jedno pytanie, jak z zabezpieczeniem tego, bo VXLAM nie zapewnia żadnych zabezpieczeń. To od razu implikuje transparentną komunikację między hostami, tak? VM-ki z data center jeden widzą tak, jakby w tej samej sieci były hosty z drugiego data center. Inną kwestią jest obsługa wielu hypervisorów. Połączenie OpenStacka w dowolny sposób z VMware'em, Zen serwerem, czymkolwiek innym klastrem Kubernetesów, no, stanowi jakieś na pewno wyzwanie. W przypadku użycia technologii SDN-owych nie ma z tym problemu. Wszystko jest natywnie wspierane. Na koniec zostawiłem wisienkę na torcie, czyli service chaining. Czym jest service chaining? Załóżmy, że mamy dwa tenanty, dwa projekty, do których może się dostać klient. Każdy z tych tenantów może być dowolnie inną aplikacją, dowolnie czym innym. Załóżmy, że tenant pierwszy to jest aplikacja webowa, drugi, nie wiem, nieważne w sumie. Żeby dostać się do tenantu pierwszego, bezpieczniki na przykład wymyśliły sobie, że ruch sieciowy musi przejść przez firewalla, IPS-a i DS-a. Załóżmy, że to jest serwis A, B i C. Do tenantu drugiego wymagany jest tylko firewall i IPS. W tradycyjnym modelu sieci dosyć trudno byłoby wysterować ruch, żeby się odbywał w ten sposób jak na rysunku, tak? Czyli jeśli chcemy się dostać do tenantu drugiego, to po drodze ruch przejdzie przez serwis A oraz C, czyli przez naszego firewalla i IPS-a. W naszym przypadku jest to możliwe poprzez na przykład narzucanie na ruchu wejściowym do naszej sieci etykietem PLS-owych, co jest wspierane natywnie przez cały SDN. W sumie podsumowując, to też ostatnio ruch jest NoOpsowy, bardzo modny, czyli istnieją tylko deweloperzy u nas w firmie, Opsów nie ma, tak? Można tak powiedzieć. Chodzi o to, że tworzymy duży worek dla naszych deweloperów, do którego oni mogą sobie wrzucać dowolne rzeczy, tak? Mają tam podpięte pule zasobów, jak sieci, storage czy zasoby obliczeniowe. Myślę, że SDN wpisuje się bardzo dobrze też w ten ruch. W sumie po ostatnim DevOps Day zacząłem się zastanawiać, jak miałbym samemu stworzyć taką usługę dla deweloperów, gdzie w zasadzie nie musieliby się kontaktować z OPS-ami. Znowu się sieć mi pojawiła od razu i myślę, że bez SDN-a to byłoby ciężkie do zrealizowania. Oprócz tego SDN idealnie się wpisuje w Infrastructure as Code, czyli w tworzenie infrastruktury opisanej kodem. Okej. Niestety demo nie będzie dzisiaj, ale zrobimy z tego część drugą, także część pierwsza. Część druga będzie w marcu, chyba 15 marca będzie kontynuacja meetupu. Wtedy pokażę, jak to działa naprawdę, tak? Czyli wyjaśnię, będą pokazane w działaniu wspomniane technologie. Pokażę, jak migrują się te polityki razem z VM-kami, jak działa serwis chaining, jak połączyć w szybkim czasie kilka hypervisorów w jedną sieć większą. Myślałem o wykorzystaniu OpenStacka, OpenContraila, czyli tego SDN-a od Junipera oraz Kubernetesa. W sumie ostatnio są to technologie na topie, więc myślę, że to tyle. Zapraszam Dawida, który pokaże nam automatyzację baz danych. Dzięki. Cześć, nazywam się Dawid Szymoniuk-Paryż. Jestem tak zwanym inżynierem DevOps już od 3 lat. Wcześniej pracowałem jako administrator sieci w jednym z polskich banków.
czyli taki background 5-letni admina sieci typowego. To, co dzisiaj chciałem pokazać, to może trochę bardziej oldschoolowe rozwiązania DevOps, które dotyczą deploymentu baz danych, w zasadzie patchowania inkrementacyjnego, sytuacji, w której dostajemy nowe pliki, nowe paczki z SQL-ami, musimy to wgrać na danym schemacie. Chciałem pokazać sposób, w jaki można podejść do tego, do samej automatyzacji tego procesu. Scenariusz na dzisiaj, chciałbym omówić kilka kroków, punktów. Najpierw od motywacji w ogóle, skąd to rozwiązanie, po co, dlaczego. Trochę też o tradycyjnych metodach wgrywania, z którymi się spotkaliśmy u klienta wcześniej. Kiedy takie rozwiązanie do automatyzacji może być przydatne, może być wykorzystywane, może przez Was w firmie, może przez osoby, które zajmują się tak naprawdę deploymentem baz danych. Opiszę pokrótce propozycję, tą całą koncepcję, którą gdzieś tam wymyśliliśmy i zaimplementowaliśmy. Krótkie demo, jak to może działać na środowisku, z demo z Ansiblem, Postgresem i z Gitem. I na koniec podsumowanie, czyli co można osiągnąć, jaką mamy korzyść tak naprawdę z takiej automatyzacji. Najpierw motywacja. W zasadzie chyba największą motywacją tutaj był po prostu projekt u klienta, który zakładał pełną automatyzację deploymentu od A do Z, bez wnikania, czy mówimy tutaj o middleware'ze, czy konfiguracji, czy bazie danych, więc w zasadzie o ile middleware jest dosyć prosty, wiadomo, że tam chodzi o podkrywanie binarek, ewentualnie jakiś restart, to tyle bazy danych były dosyć specyficzne, tak? Ten komponent był traktowany trochę inaczej przez klienta i zawsze tam był taki obszar, który ciężko było dotknąć, ciężko było zautomatyzować, więc musieliśmy coś wymyślić, tak? Jakieś podejście zastosować, żeby w końcu to się udało. Tutaj głównie mówimy o takich aplikacjach, które już istnieją, które istniały w firmie, powiedzmy X lat, były budowane bez żadnych tam nowoczesnych frameworków, żadnych narzędzi, które by cokolwiek usprawniały, więc surowe bazy, surowe skrypty SQL-owe, które trzeba w odpowiedniej kolejności wgrać, coś tam w międzyczasie porobić jeszcze oczywiście i tak dalej. Szukaliśmy też uniwersalnego podejścia, coś, co moglibyśmy zastosować na różnych silnikach bazodanowych z praktycznie u każdego klienta, tak, żeby móc wejść z jakimś gotowym schematem rozwiązania i zaimplementować to. To może trochę o tradycyjnych metodach wgrywania tych skryptów na bazie, na schemacie, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Czyli z reguły mamy tutaj do czynienia z jakimś opisem słowno-muzycznym, który jest dostarczany razem z paczką, który mówi administratorowi po kolei, co ma robić, jak ma te skrypty wgrywać, generalnie jak ma przebiegać ten proces, tak? Każdy release to jest nowa instrukcja, nowe skrypty, nowa procedura. Czasami oczywiście są jakieś niejasności, administrator musi się skonsultować z deweloperem, czy dobrze coś zrozumiał, czy nie ma jakiejś literówki, czy ta kolejność jest na pewno ok. Może mieć po prostu jakieś wątpliwości, tak, odnośnie paczki. Paczki też nie były nigdy dostarczane w jakiś fajny, standardowy sposób, w jakimś jednym repozytorium. Z reguły to były, no nie wiem, jakieś archiwa, może zip, może coś, co było wystawione na FTP-ie, na jakiejś sambie, przyszło w mailu. W zasadzie nie, no, generalnie może załączone do jakiegoś ticketa w Jirze na przykład. Więc różne metody, różne sposoby, żadnego standardu. No i tutaj tak naprawdę to była główna bolączka, tak, że na pierwszy rzut oka wydawało się, że tutaj nic się za bardzo z tym nie da zrobić, trzeba to dalej manualnie robić. No i oczywiście brak wersjonowania, z reguły to wersjonowanie też tak po macoszemu było traktowane, gdzieś tam do nazwy paczki był dopisany, nie wiem, jakiś timestamp, może jakieś randomowe numerki, nie do końca było wiadomo, jaki jest stan bazy danych,
w danym momencie. Administrator mógł tylko powiedzieć, że paczkę o takiej nazwie wgrał wcześniej, tak? A która to była wersja, co tam się działo w środku, to tak naprawdę nikt nie wie. No i tutaj pod spodem taka, powiedzmy, krótka instrukcja napisana przeze mnie. W tym momencie to nie jest jakiś realny przykład. No ale tak to często wyglądało, tak, że tutaj zatrzymujemy może jakąś usługę, która pisze do bazy, robimy backup, czasami nie robimy backupu, to zależy od skryptów, które przyszły. Może weryfikujemy później ten backup, później instalujemy oczywiście po kolei, tam te skrypty z reguły są jakoś tam nazwane, żeby administrator łatwo mógł sobie określić, czy skrypt numer 1, 2, 3, 4, czy tam jakieś przedrostki może były. No i oczywiście jakieś tam obsługi błędów, tak, co się wydarzy, co ma się wydarzyć, jeżeli skryptu nie uda się zainstalować, no i tak dalej. Więc takie instrukcje manualne były z reguły dostarczane do każdego release'u, do każdego wdrożenia i trzeba było sobie z tym jakoś po prostu poradzić, tak. Pytanie, czy tak naprawdę to rozwiązanie jest dla wszystkich? Pewnie nie. Ja zakładam, że jeżeli ktoś ma jakieś frameworki wdrożone, z którymi budował aplikację od zera, na przykład Liquibase, jakiś Flyway, DB Maestro, w zasadzie dowolny, tak? W takim przypadku prawdopodobnie wszystko jest robione też automatycznie, cała brudna robota jest odwalana przez ten framework, więc tutaj teoretycznie jesteśmy spokojni. Natomiast jeżeli mamy tą sytuację, którą opisywałem wcześniej, czyli dostajemy te instrukcje słowno-muzyczne, nie mamy żadnego standardu dostarczania, nie mamy repozytorium jakiegoś jednego wspólnego, nie mamy wersjonowania tych paczek, zdarzają się błędy, tak, przy wdrożeniu jakiejś może literówki, jakieś sytuacje, których się nie spodziewamy, bo po prostu administrator od baz danych jest za bardzo zaangażowany, za dużo czasu spędza na instalacji, na weryfikacji, to myślę, że w takiej sytuacji możemy pokusić się o podejście do jakiegoś automatu, tak? Natomiast chcieć automatyzować to oczywiście jedno, ale pokonać jakieś tam uprzedzenia związane z automatyzacją patchowań to zupełnie inna sprawa. Tutaj pokusiłem się o takiego mema, gdzie trochę obrazuje pewną sytuację i pewne standardy myślenia, tak, że jeżeli coś jest automatyczne, no to tracimy kontrolę, już wszystko nam się rozjedzie, wszystko nam się posypie, coś tam się źle wydarzy i no generalnie będzie tylko gorzej. Po prostu trzeba się przekonać, tak? Trzeba spróbować. Prawdopodobnie w przyszłości nie będzie manualnych patchowań, manualnych instalacji ręcznych. Prędzej czy później jakiś automat to zastąpi, tak? Nawet w tych aplikacjach, które są już tam istnieją x lat i które wydają się, że nic się z nimi nie da zrobić. Propozycja, którą chciałbym przedstawić, to jest wprowadzenie pliku manifestu, takiego pliku opisowego w pewnym ustalonym standardzie, wygodnym dla nas, wygodnym dla dewelopera, który będzie to przygotowywał. Czyli tak naprawdę zamiast tego opisu słowno-muzycznego dostajemy w paczce ustrukturyzowanego XML-a, ewentualnie jakiegoś JSON-a, nie wiem, tak naprawdę do wyboru, który będzie łatwy do wygenerowania, będzie jednocześnie zintegrowany z tą paczką. Strukturę będzie miał też maksymalnie uproszczoną, żeby nie komplikować sytuacji, nie pokazywać deweloperowi, że od teraz ma generować nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Czyli ta struktura powinna też być prosta, czytelna. I przede wszystkim musimy uwzględnić te wszystkie czynności, tak, które oprócz samej instalacji skryptów muszą być gdzieś tam z boku wykonane. Czyli te backupy, restarty, weryfikacje i tym podobne. Oczywiście są wymagania, tak, żeby takie coś zaimplementować. Pierwsze to jest narzędzie do instalacji tych skryptów z linii command, tak? Bo oczywiście nie możemy już kontynuować żadnym narzędziem graficznym, które będzie obsługiwał administrator. Musimy przenieść się na poziom command line'a. Natomiast większość tych silników bazodanowych, czy to Oracle, czy SQL Server, czy Postgres, oczywiście oferują takie binarki, które nam pozwalają wgrać skrypty, ewentualnie je zwalidować. Drugi krok to jest implementacja logiki wdrożenia,
to jest tak naprawdę najwięcej pracy, tak, bo będziemy musieli w jakiś sposób, w jakimś narzędziu, z którego korzystamy, zaimplementować to, co do tej pory robiliśmy ręcznie. Natomiast to nie jest też w sumie takie straszne, jak może się wydawać. Większość tych czynności, które podczas wdrażania są wykonywane bez problemu, jesteśmy w stanie oskryptować czy wyklikać, w zależności od tego, z czego korzystamy. Oczywiście potrzebujemy modyfikacji lekkich sposobu przygotowywania tych paczek. To się wiąże nie tylko z tym, że zamieniamy ten opis na plik manifestu, ale też musimy doprowadzić do pewnej standaryzacji, czyli doprowadzić do sytuacji, w której mamy jakieś standardowe repozytorium kodu. Jeżeli nie korzystaliśmy nigdy z niego, to prawdopodobnie będziemy musieli coś takiego wdrożyć. I dzięki temu repozytorium będziemy mogli też w sensowny sposób wersjonować, tak, te pliki. Trochę to będzie wymuszone, żeby dostosować się do automatu. To może być Git, to może być SVN, to może być nawet repozytorium binarek, jakiś Artifactory czy Nexus, w którym będziemy spakowane pliki przetrzymywać. Każdy z tych narzędzi w jakiś sposób wymusza, umożliwia nam wersjonowanie. Ja będę pokazywał przykład na Gicie, w którym po prostu będę sobie tagował stan repozytorium i skryptów SQL-owych do, powiedzmy, wgrania, tak? I to będzie opisane jako wersja. Natomiast nie ma tutaj jakichś ograniczeń większych, natomiast to repozytorium musi być zaimplementowane. I co możemy zawrzeć w takim pliku opisowym XML-a? Przede wszystkim kolejność instalacji, to jest najważniejsze. Z reguły też największe problemy gdzieś tam sprawia w takim pliku schemat, struktura, tak? Musi umożliwić nam odpowiednie wypunktowanie, które skrypty będą w jakiej kolejności instalowane. Oczywiście jakieś akcje, które... To jest, powiedzmy, taki feature dodatkowy, że możemy sobie zaimplementować, co się wydarzy po niepoprawnej instalacji skryptu. To akurat też było u jednego z klientów wdrożone, że mamy skrypty, których błędne zakończenie możemy pominąć w pewien sposób i kontynuować dalej instalację całego pakietu. Nie chcemy przerywać tego, ponieważ wiemy, że ten skrypt możemy później sobie gdzieś tam ręcznie dograć, nie będzie nam wpływał na kolejne skrypty, które są instalowane w tym jednym cyklu. Oczywiście informacje o backupie, czy ma być wykonany, czy nie, z jakimś zwykłym przełącznikiem true-false, czy mają być zatrzymane usługi korzystające z bazy danych, czy może na przykład baza musi być przełączona w tryb offline, który wylogowuje użytkowników. Z tego typu parametry jesteśmy w stanie opisać w XML. I tutaj może taka prosta struktura, prosty opis jednej paczki, którą będziemy instalować. I na przykład widzimy sekcję z parametrami. Parametr backupu mówi nam, że w tej paczce nie potrzebujemy backupować bazy. Natomiast parametr stopu mówi nam, że musimy zatrzymać tą kata, zanim zaczniemy tą instalację, tak? Dopiero po instalacji uruchamiamy go, po poprawnej instalacji. W sekcji Files mamy wylistowane wszystkie pliki, które będą instalowane, oczywiście w odpowiedniej kolejności. Tutaj nazwa tych plików tak naprawdę nie ma znaczenia. Ścieżki i oczywiście zagłębienia pod katalogi też są jak najbardziej możliwe tutaj do wstawienia. Parametr Continue, czyli to, co mówiłem, na przykład nie chcemy przerywać całego procesu, jeżeli skrypt numer 2 zostanie niepoprawnie wykonany, ponieważ on nie ma wpływu na dalsze skrypty, które będą instalowane. Czyli w ten sposób możemy bardzo prostą paczkę opisać. Oczywiście paczki będą dużo bardziej skomplikowane, będzie dużo więcej plików, dużo więcej zależności, parametrów, prawdopodobnie też tych czynności, które musimy wykonać. Natomiast tutaj nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób. To jest taka prosta struktura, która myślę, że będzie zrozumiała i dla dewelopera, i dla admina, jeżeli będzie na to patrzył. I może pokażę demo, tak, jak to wygląda z punktu widzenia takiej fizycznej instalacji. Thank you.
Mamy na serwerze repozytorium gitowe DigitLab'a. Przygotowujemy repozytorium, w którym będziemy przechowywać nasze skrypty SQL-owe, które będziemy aktualizować i które będziemy też wersjonować, tak? Mamy branch master, mamy jakiś development, oczywiście merge'owanie do mastera i tagowanie tego umożliwi nam tworzenie nowych wersji. Tak jak z tamtego przykładu, mamy tutaj 5 SQL-ek, mamy plik z manifestem, który nam to opisuje. Tutaj na przykład backup jest ustawiony na to, tak? Wszystkie pliki są wylistowane, zatrzymujemy serwer Tomcat w trakcie tego procesu. No i są jakieś pliki, tak, które deweloper postanowił przygotować. Mamy prostą bazę, w której przechowujemy... Może pokażę tylko bazę. Prosta baza w Postgresie, tam ściągnięta trochę z internetu. Mamy tabelę z miastami, z państwami, z językiem. No i jakieś kolumny, jakieś zależności między tymi tabelami, tak? I tu będziemy aktualizować tą bazę, będziemy dodawać wpisy, dodawać nowe tabele i powiązania, tak? I listować sobie to. Czyli powiedzmy, pojawia nam się nowe państwo, San Escobar w roku 2017 z panem Witoldem Waszczykowskim na czele, tak? Musimy zaktualizować naszą bazę, bo jest nieaktualna. Czyli jakiś prosty insert. W drugim kroku, no to oczywiście banalne wylistowanie, czy nam się w ogóle udało to zrobić. Tutaj w trzecim skrypcie w ogóle coś niepowiązanego. Chcielibyśmy nową tabelę rzeki, w której będziemy trzymać nazwy rzek i powiązania z danym krajem. W czwartym sobie uzupełnimy taką tabelkę, dodamy Wisłę, to jest w Polsce, dodamy Nil, który jest w Egipcie, długości tych rzek na przykład. No i w ostatnim kroku wylistujemy sobie, czy udało nam się w ogóle dodać te wpisy. Zjoinujemy tą tabelę z krajem, teoretycznie powinniśmy mieć nazwę kraju i nazwę rzeki. Tutaj oczywiście przygotowałem wcześniej tagi, tak? Czyli merdżując do mastera możemy określić, która wersja to będzie wersja numer 1, która wersja to będzie numer 2, czyli w zasadzie w jednym repozytorium cały czas trzymamy wszystkie pliki, tak? Wszystkie historyczne, tylko manifest nam mówi, które z tych plików będą faktycznie uruchamiane na bazie. Dopiero w trakcie jakby instalacji tego, tak? Czyli mimo, że tutaj będzie cała masa tych SQL-ek historycznych wszystkich, to po pobraniu kodu i uruchomieniu tego manifestu zainstalują tylko 3, bo nas tylko 3 interesują w tej wersji. Okej, no to chyba to tyle. Teraz przejdźmy do Ansible'a. To też nie jest jakiś wyszukany kod. To nie jest, jakby nie chciałem tutaj prezentować możliwości. Jest jeden playbook. Nie bawiłem się tutaj też w rolę, nie bawiłem się w jakieś inkludy. Proste zadanie, które na hoście bazodanowym przy dwóch parametrach wykonuje po kolei jakieś tam kroki, tak, które potrzebujemy do zainstalowania tych skryptów. Czyli najpierw czyścimy katalog roboczy, pobieramy wszystkie pliki, które są w repozytorium razem z manifestem i tutaj za pomocą modułu XML-owego parsujemy ten manifest, wyciągamy listę plików, które będą instalowane, następnie pobieramy listę parametrów dokładnie w ten sam sposób i tutaj jest implementacja już logiki, tak? To co zaimplementujemy, to będzie obsłużone tak naprawdę, czyli powiedzmy backup bazy chcemy obsłużyć sobie, mamy tutaj jakieś proste polecenie do backupu, w ogóle hasło jest też wpisane tutaj, jakby też nie chciałem tego kombinować w tym, tak? Czyli robimy backup w tym kroku, zatrzymujemy Tomcat, jeżeli taki parametr był podany, że potrzebujemy zatrzymać usługę. No i dalej instalujemy te pliki, tak? Sam krok nie jest jakoś szczególnie długi.
logika, która za tym się kryje, też nie jest jakaś szczególnie skomplikowana. Po prostu sprawdzamy parametr continue jako true. Jeżeli ten parametr się pojawił i mieliśmy jakieś błędy w outputcie, mimo wszystko kontynuujemy instalację. To samo, jeżeli był parametr true i tych błędów nie było, tak? Więc dzięki tej logice możemy obsłużyć też zachowanie skryptu podczas instalacji. Dalej to już jest tworzenie outputu, który będzie jakiś tam bardziej zjadliwy dla użytkownika. Uruchamiamy Tomcata, jeżeli nam się udało poprawnie zainstalować skrypty, jeżeli parametr zatrzymujący Tomcata również był ustawiony na true. Na koniec wyświetlamy standardowy output i standardowy error, tak? Zaraz będziemy widzieli, co się działo przy każdej instalacji skryptu. Skorzystam sobie z historii. Czyli odpalamy ten playbook na pliku inventory hosts i podajemy parametr, tak? W tym uruchomieniu interesuje nas wersja 1.0. Moduł do gita od razu będzie wiedział, że będzie szukał taga, tak, z takim numerkiem i plik listy tak otagowane będzie pobierał do swojego lokalnego roboczego katalogu. Czyli standardowe, tak, rzeczy pobranie plików, pobieramy listę plików, pobieramy listę parametrów, które mieliśmy w XML-u. Backup bazy, widzimy, że był parametr ustawiony na false, więc backupu tak naprawdę nie robimy w tej wersji, w tej instalacji. Później zatrzymanie Tomcata, widzimy, że był taki parametr stop Tomcat, więc krok się wykonał. I następnie instalacja 5 plików. Wszystkie wykonały się poprawnie, dlatego widzimy tutaj zmiany. Jeżeli w którymś momencie mielibyśmy na przykład ten plik wykonał się niepoprawnie, mielibyśmy tutaj false'a, to wszystkie pozostałe po prostu byłyby jako skip. Na koniec obrabiamy ten output, uruchamiamy Tomcata, bo wiemy, że instalacja zakończyła się powodzeniem i możemy sobie odczytać tak naprawdę, co się wydarzyło w każdym z tych skryptów. Czyli widzimy ten pierwszy insert z nowym państwem, żadnych błędów, tutaj jest standardowa zwrotka z SQL-a. Kolejny jest select, widzimy, że dostaliśmy tą wartość, którą wcześniej wpisaliśmy do bazy z wszystkimi parametrami. Później trzeci skrypt, czyli tworzenie tabeli rzeki, zakończył się powodzeniem. Później insert do tych rzek i na końcu select z rzeki. Mamy w outputcie nazwę rzeki, długość i zjoinowana tabela z nazwą państwa, tak? Tutaj jest standardowy error. Widzimy przy skrypcie numer 3, coś się zapisało do tego standardowego erroru, ale to był tylko notice, więc tak naprawdę tutaj nie ma żadnego errora. Jest tylko wpis w tym outputcie. Więc możemy stwierdzić, że instalacja przebiegła poprawnie. Widzimy, że Tomcat został uruchomiony tutaj. Instalacja zakończona, tak? Mogę pokazać, co się wydarzy, jeżeli spróbujemy jeszcze raz to samo uruchomić. Wiemy, że nie zrobi tych insertów, nie otworzy tabel, ponieważ dane już istnieją, więc powinien nam już w pierwszym kroku tak naprawdę zakończyć instalację wszystkich pozostałych skryptów. OK, tutaj widzimy, tak, pliki są pobrane, Tomcat zatrzymany. Widzimy, że przy pierwszym coś musiało się wydarzyć, bo wszystkie pozostałe są zeskipowane, że tak powiem. Jak sobie sprawdzimy output, w standardowym outputcie mamy tylko informację, co chcieliśmy zrobić. Natomiast w errorze widzimy dokładną informację, co się wydarzyło, dlaczego ten krok został niepoprawnie wykonany, tak? Więc w ten sposób możemy obsłużyć sytuacje, w których
I ten parametr był ustawiony na false, więc nie możemy sobie pozwolić, że dalsze skrypty będą uruchamiane, tak? Jeżeli byłby tu tutaj true, to kolejny krok również byłby uruchomiony, aż do momentu jakiegoś errora, tak? W tych skryptach. Więc taka prosta logika zaimplementowana w Ansible'u. Jak widać, to jest jeden, wystarczy jeden plik, który się mieści na ekranie, tak naprawdę. No i plus jeszcze obsługa tego outputu, żeby to trochę lepiej wyglądało niż ten standardowy JSON, który jest zwracany przez Ansible. No i w zasadzie demo. To wszystko mogę pokazać jeszcze bazę danych. Czy w ogóle coś tu się wydarzyło? Musimy odświeżyć tabelę. Widzimy te rzeki. Możemy sobie zobaczyć wartości. Oczywiście na tym ekranie. Czyli to, co dodaliśmy, tak? Wisłę, Nil. Widzimy, że to było poprawnie dodane. Oczywiście jeszcze sprawdźmy kraje. Czy coś tam się pojawiło, już pamiętam mniej więcej, która to linia powinna być. Czyli jest ten wpis, czy tam Escobar z jakimiś tam danymi, tak? Czyli skrypty wykonały się poprawnie. Możemy powiedzieć, że ta implementacja akurat była poprawna, tak? Natomiast automat, który to robi, oczywiście powinien być w jakiś sposób poprawiany za każdym razem, jeżeli widzimy, że nie wiem, w paczce pojawiło się coś nowego, potrzeba obsługi nowego zdarzenia na przykład, to oczywiście ten playbook, którego będziemy używać, inny proces powinien być sukcesywnie też aktualizowany, żeby się dostosować do nowych standardów, tak, tych paczek. Zyskujemy takim podejściem? Całkiem sporo moim zdaniem, bo przede wszystkim mamy standaryzację, o którą naprawdę ciężko w niektórych firmach, w niektórych produktach, w niektórych aplikacjach czasami jest dosyć mocny opór, żeby jakieś standardy wprowadzać. Natomiast takie rozwiązanie trochę wymusza nam, tak? Korzystanie z repozytorium, korzystanie z wersjonowania paczek. Eliminujemy takie typowo ludzkie pomyłki przy wdrożeniach, gdzie admin może się gdzieś tam machnąć, coś nie tak kliknąć, zmienić kolejność i tak dalej. Zdecydowanie skracamy czas. Wszystkie jakby kroki, które zaimplementowaliśmy, robimy to tak naprawdę raz, a później używamy tego przy każdym wdrożeniu bazy danych. Mamy też audytowalność, tak? W jednym miejscu widzimy, co zostało wykonane, jaki dostaliśmy output, czy te skrypty faktycznie poprawnie się wykonały, czy nie. Więc same plusy, że tak powiem. Jeszcze może, co można usprawnić, tak z mojego punktu widzenia. Możemy dorzucić tutaj oczywiście jakiś pipeline do Continuous Integration, który będzie nam automatycznie przy zmianach w repozytorium powiedzmy budował ten kod, czyli tak naprawdę uruchamiał playbook Ansible'owy na jakimś tam środowisku, na którym możemy sobie pozwolić na automatyczną instalację. Oczywiście możemy to podpiąć pod jakiś czytelny interfejs. Może być Jira, może być Jenkins. To będzie wszystko, co nam w jakiś ładny sposób pokaże output z tego wykonania. To, z czym się też spotkałem, to co klienci sobie zrobili, to jest generator XML-a do takiego manifestu, czyli wyklikujemy sobie przez stronę, wpisujemy nazwę pliku, wybieramy jego kolejność i ten XML cały czas nam się rozbudowuje, tak, na podstawie akcji, które sobie tam w tym formularzu wykonamy, tak. No i tak naprawdę sky is the limit, że tak powiem. Tutaj możliwości z takim podejściem mamy naprawdę dużo. Możemy to podejście też stosować nie tylko do baz danych, ale do pozostałych komponentów aplikacji, jakichś middleware, jakieś konfiguracje, wszystko możemy opisać sobie takim manifestem bez problemu. Później, jeżeli raz już zaimplementowaliśmy obsługę, możemy tego wielokrotnie używać. Dziękuję.